Jak tylko zaczęła się cała Warszawa odbudowywać, odbudowali Teatr Wielki. Słuchajcie, wszyscy zaczęli krzyczeć. Ósmy cud świata, trzeba zobaczyć, koniecznie. No, to, tak jak pan Wiech napisał, ja ze szwagrem Piekutoszczakiem i z moim starym wysztafirowalem się elegantnie kupiła nam biletę spółdzielnia na bilety na autobus, kupiła nam na Techalkę. Przyjeżdżamy, wyłazimy z autobusu, słuchajcie, kochani. Jak ktoś nie widział, to ósmy cud świata, samych korytarzy, przedpokoi, bufetów, tam będzie chyba ze 3 kilometry bieżące. To jakbyśmy to krugom 3 razy obganiali, bo za cholerę tego miejsca nie możemy znaleźć, to ile razy mamy? Najmarniej 9. Ale warto było. Te parkiety, trynki na ścianach, żyrandole w samych korytarzach, lukstorpeda, pałac kultury wysiadka, tylko na miejsca. Ani już nie możemy trafić. Łapię biednego staruszka bieletera, bo tam przeważnie staruszki bieletery. Panie, gdzie jest balkon 3. piętra? On ręce tylko rozkłada, mówi: szanowna pani, ja tyle wiem, co i pani. Sam się nie mogę pozbierać. Ja tu kotuniu pracuję od pierwszego dnia odbudowy. A pani widziała tyle tych przedpokoi, korytarzy, bufetów? Wczoraj, kotuniu, ledwo do domu trafiłem. No, to co było robić? My z moim starym samym, jak ten kot z pęcherzy, do góry na dół, do góry na dół. 3 razy trafiliśmy do piwnic, 2 razy do męskiej ubikacji, 1 raz do damskiej, bo pod tym względem teatr też bardzo dobrze wyposażony. No ale koniec końców trafiliśmy do tej głównej sali. I muszę państwu powiedzieć, że odbudowa, prymowoto, na ścianach złoty rzucik, na suficie takie złote te... Cholera wie, co to jest, no. Pieczarki, czy może inne maślaki, bo po grzybach głos podobnież lepiej niesie. Fotele to takie wygodne, że jakby się opera trafiła taka ciop, przydługa, to i przekiwać się może, jak się należy, co jest bardzo ważne dla wycieczek za granicę. Ale krzesła na dole mają poważny mankament. Rzędy są oznaczone rzymskimi cyframi, jak w staroświeckim zegareczku. Ale w zegareczku mamy cyferek 12, wszystkie znamy na pamięć, a dajmy na to, w tym teatrze się trafi taki rząd, ten o 19. Aha, kto trafi? No kto trafi? No księża, aptekarze, doktorzy, to jak cię mogę? Ale normalne ludzie, mowy nie ma. Siadać by do sobie na kolanach, owszem, przyjemnie, bo przyjemnie, ale cholerę widać. Nie, bez tłumacza z łaciny to nie mają co grać w tej operze, ale nie o tym chciałam mówić. Zaczną oni grać tę Halkę, zaczną oni śpiewać, to ja 2 godziny żywnymi łzami się zalewałam nad losem tej biednej pomocy domowej, tak matrymonialnie wykorzystanej na oczach całej publiki przez tego podłego panicza. A kiedy w 3. akcie ta biedna Halka z tym dzieciakiem u piersi pod te szumio jodły na górszczycie chciała z tej dekoracji skakać do Wisły, nie wytrzymałam. Zerwałam się na równe nogi, krzykłam głosem wzruszającym z tego balkonu 3. piętra na cały teatr: nie bądź pani głupia! Dzieciaka do żłobka, a jego drania do sądów za kowalem! Niech alimenta płaci! Ludzie kochane, co tam się zaczęło dziać, to jak opera operą, to takiego przedstawienia nie było. Jedne ludzie spadali z krzeseł, drugie tak się łapali w pół, jak pani przed chwilą właśnie, taki w loży jeden łysy. Zawsze się cholera taki łysek musi trafić, no. Mówi: niech się państwo uspokoją, dobrze? Ja nie przepraszam pana bardzo. O co się panu rozchodzi? O to się rozchodzi, że artystów nie słychać. Nie będę wiedział, jak to się wszystko skończy. Ja mówię, jak artystów nie słychać, to miej pan pretensje do tych pieczarków na suficie. A jakbyś pan chodził częściej na operę, to byś poznał Helkę wyrywki, nie? A jak pan nie zna, to kupa sobie program z dokładnym wyszczególnieniem całej awantury za 12 zł 40 groszy i oświecaj się, ciemna maso, tfu! Thank you.